Szlomo? Jesteś szefem kuchni w Larosie. Ciekawe, czy to też tak samo dobrze, jak mówią. A chcesz sprawdzić? Jasne. To wyzywam cię w takim razie na pojedynek. Jak sami państwo widzieli, wyzwałem Adama na pojedynek. Tą wielką bitwę będziecie państwo mogli zobaczyć na żywo już 23 lutego w restauracji Larosa w Oświęcimiu. Razem z Sebastianem podałem państwu tatara. Potrawa niby tradycyjna, ale podana w nowych odsłonach. Mam nadzieję, że będzie państwu pasować. Ostatnia sobota lutego. Spędź ją właśnie z nami. Już dziś zarezerwuj sobie stolik i zostań jutrem degustatorem. A my z Adamem postaramy się, żeby była niezapomniana. Wczoraj około godziny 18 przed Oświęcimskim Centrum Kultury zaparkował czarny Peugeot. No, z naszej informacji wynika, że zaparkował na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Czy może pani potwierdzić tę informację? Tak, my otrzymaliśmy zgłoszenie od dyżurnego Straży Miejskiej i w związku z tym na miejsce pojechali policjanci. Potwierdzili zgłoszenie, kierowca otrzymał informację pisemną do zgłoszenia się do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i w dniu dzisiejszym ta sytuacja będzie wyjaśniona. Zaparkowanie w miejscu dla osób niepełnosprawnych grozi pouczenie, mandat, ewentualnie skierowanie sprawy do sądu o ukaranie sprawcy. A czy udało się ustalić, do kogo należał pojazd? Z naszej informacji wynika, że jest to limuzyna służbowa należąca do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Będziemy ustalać, do kogo należy ten samochód. Kiedy w dniu dzisiejszym kierowca się nie stawi, to oczywiście podejmiemy stosowne kroki w celu ustalenia, kto kierował tym samochodem. Zakładając, że kierowca posiadał uprawnienia do parkowania na tym szczególnym miejscu, jak powinien się zachować, żeby zaznaczyć, że te uprawnienia posiada? Oczywiście każdy, kto posiada uprawnienia do parkowania w takich miejscach, powinien wyłożyć to zaświadczenie na przednią szybę, tak żeby było widoczne, żeby policjant, strażnik miejski widział i mógł po prostu odstąpić od ewentualnego ukarania.